Neither of those are true. W wszechświecie tętniącym życiem miliardów galaktyk i bilionów gwiazd, perspektywa istnienia pozaziemskiego życia od dawna fascynuje ciekawskie umysły. Jednak kiedy niezaprzeczalne dowody wyłaniają się prosto z granic naszej własnej Ziemi, zmuszają nas do zakwestionowania naszego zrozumienia kosmosu. Przełomowe odkrycia, które nie poddają się prostym wyjaśnieniom, prowadzą nas w enigmatyczny świat nieznanych zjawisk. Wyruszmy więc w podróż przez 10 najbardziej zagadkowych odkryć związanych z UFO. Jeden z nich, pewna fotografia, wyróżnia się na tle innych, stawiając wyzwanie każdemu sceptykowi, dlatego oglądaj do końca. Zanurz się z nami w opowieściach, które mogą zmienić samą strukturę naszej rzeczywistości. Napisz komentarz UFO i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. W lecie 1955 roku ciche miasteczko Hopkinsville w stanie Kentucky stało się epicentrum jednego z najbardziej znanych spotkań z UFO w historii. Pewnej ciepłej, sierpniowej nocy rodzina Suttonów, mieszkająca w wiejskim gospodarstwie, doświadczyła zdarzeń, które miały ich prześladować przez resztę życia. Gdy noc zapadła nad farmą Suttonów, rodzina zaczęła dostrzegać niewytłumaczalne zjawiska. Świecące obiekty mknęły po niebie, lądowały w pobliżu lasu blisko ich domu. Jednak to nieunoszące się światła wywołały ich przerażenie. Wkrótce potem członkowie rodziny zgłosili widok małych stworzeń przypominających gobliny z metalicznie srebrną skórą i dużymi wyłupiastymi oczami. Te istoty, mające około 90 cm wysokości, wydawały się unosić, gdy zbliżały się do gospodarstwa. Suttonowie, obawiając się o swoje życie, podobno oddali strzały w kierunku tych stworzeń, co jedynie na chwilę zatrzymało ich ciekawskie ruchy, ale nie zraniło ich. Strach trwał przez godziny, a rodzina trzymała się w bezpiecznym wnętrzu, obawiając się tych pozaziemskich gości. Gdy świt nastał, a stworzenia zniknęły, Suttonowie zgłosili swoje przeżycia lokalnej policji. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie znaleźli żadnych konkretnych dowodów na obecność odwiedzających, ale byli poruszeni autentycznym przerażeniem okazywanym przez każdego członka rodziny. Nie byli jedyni w swoim sceptycyzmie. Gdy historia trafiła na czołówki gazet, wielu uznało ją za oszustwo lub przypadek błędnej identyfikacji, proponując alternatywne teorie, takie jak pomylenie przez rodzinę sów lub innych nocnych zwierząt z istotami z innego świata. Niektórzy eksperci spekulowali, że za wzrostem histerii UFO mogły stać napięcia zimnej wojny. Jednak rodzina pozostawała nieugięta co do tego, co widziała, a brak solidnego wyjaśnienia wciąż budzi zainteresowanie nawet dzisiaj. Czy było to autentyczne spotkanie z istotami z innego świata, czy też wymysł umysłu? Jak w wielu takich tajemnicach, prawdziwa istota leży w utrzymującej się wątpliwości i kuszącej możliwości nieznanego. Chociaż minęły dziesięciolecia od momentu, gdy zagadkowa fotografia została wykonana przez Sergio Loaize nad jeziorem Kote, jej tajemnice zdają się jedynie pogłębiać z czasem. Jednym z najbardziej zagadkowych elementów, na które zwrócił uwagę dziennikarz MJ Banias, był fakt, że niezidentyfikowany obiekt pojawił się tylko na jednym z trzech kadrów uchwyconych podczas tego fatalnego projektu mapowania z powietrza. Ta osobliwość ma duże znaczenie w erze, gdy nie było jeszcze zaawansowanych narzędzi do cyfrowej manipulacji. Jak to możliwe, że obiekt o takiej jasności i wyrazistości mógł się pojawić tylko na jednym zdjęciu, a nie na poprzednich i kolejnych? To niewytłumaczalne zjawisko zaprowadziło badaczy i entuzjastów w głąb spekulacji. Jedna z teorii zakłada, że statek może posiadać niezwykłe zdolności, być może podobne do kamuflażu, umożliwiające mu stawanie się niewidzialnym na życzenie. Taka zaawansowana technologia, choć brzmi jak science fiction, mogłaby wyjaśnić jego nagłe pojawienie się i zniknięcie w mgnieniu oka lub w ułamku sekundy po naciśnięciu spustu migawki. Jeszcze inna teoria wykracza poza to, co namacalne, wkraczając w sfery wielowymiarowe. Czy te UFO, jeśli rzeczywiście nimi są, mogą mieć zdolność do przemieszczania się nie tylko w naszej trójwymiarowej przestrzeni, ale także między wymiarami?
to myśl, która przyprawia o dreszcze, myśląc o istotach lub statkach przenikających naszą rzeczywistość i znikających z niej w każdej chwili. Podczas gdy te teorie już teraz pobudzają wyobraźnię, ostateczna myśl ma swoje korzenie w geologicznej i energetycznej kompozycji naszej planety. Bliskość fotografii do wulkanu Arenal rodzi pytania. Czy to miejsce, znane z wysokiej energii, może działać jako sygnał przyciągający te niezidentyfikowane byty? Nie jest to całkowicie bezprecedensowe. Na przestrzeni dziejów istnieją liczne relacje o UFO przyciąganych do obszarów o wysokiej aktywności geologicznej, od wulkanów po epicentra trzęsień Ziemi. Składając te zagadkowe elementy, pozostajemy z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Jednak jednego jesteśmy pewni, tajemnicza fotografia nad jeziorem Kot nie przestanie intrygować i wywoływać dyskusji wśród wszystkich, którzy na nią spojrzą. W annałach historii istnieje niezliczona ilość przypadków, w których obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających zaintrygowały, przeraziły i zadziwiły ludzkość. Od tajemniczych świateł obserwowanych na starożytnym niebie, po dziwne kształty przemykające obok komercyjnych samolotów w nowoczesnych czasach, obserwacje UFO stały się stałym elementem tajemnic i debat. Pośród tych niezliczonych relacji jest jedna wyjątkowa fotografia, która przez pół wieku dezorientowała ekspertów i entuzjastów. Fotografia wykonana nad jeziorem Kotę przez Sergio Loaize we wrześniu 1971 roku. Sergio Loaiza wyruszył na pozornie rutynowe zadanie. Fotografowanie terenu wokół jeziora Kotę w Kostaryce na potrzeby projektu mapowania. Sergio nie spodziewał się, jak sensacyjny zwrot przybierze jego dzień. Podczas wywoływania klisz zauważył coś dziwnego. Metaliczny, owalny obiekt unoszący się nad wodami jeziora. To nie był żaden znany człowiekowi samolot. Brak skrzydeł, brak śmigieł, tylko dziwny, srebrny dysk wiszący groźnie na niebie. Jak to często bywa z niesamowitymi odkryciami, ta fotografia mogła łatwo stać się tylko cichym szeptem na wietrze. Przez wiele lat wydawało się, że jest skazana na taki los. Fotografia pozostała stosunkowo nieznana, ukryta przed światłem reflektorów, zbierając kurz jako kolejna ciekawostka w społeczności UFO. Jednak, jak wiele tajemnic, wystarczy iskra, by ponownie wzbudzić zainteresowanie. Przenieśmy się do roku 2021, kiedy to fotografia znowu znalazła się w centrum uwagi. Wysokiej jakości skan udostępniony na Twitterze przez Estebana Carranza ponownie rozniecił fascynację wokół obrazu. To nie było tylko ziarniste, nieprzekonujące zdjęcie. Było wyraźne, szczegółowe i przerażająco realne. Pierwsze reakcje na fotografię były mieszanką podziwu i sceptycyzmu. Wielu wczesnych badaczy, po dokładnym zbadaniu, potwierdzali autentyczność zdjęcia. Uwierzyli, że jest ono autentyczne, niezmanipulowane ani niezmienione w żaden sposób. Był to prawdziwy dowód, który wymykał się wyjaśnieniom. Jednak taka kontrowersyjna fotografia nie mogła po prostu zniknąć w zapomnienie. Fotografia z nad jeziora Kot nie tylko przetrwała próbę czasu, ale także postawiła pytanie, które nie daje spokoju wielu osobom. Czym był ten obiekt i dlaczego po 50 latach jego tajemnica wciąż pozostaje niewyjaśniona i nierozwiązana? Od wieków ludzkość patrzyła w gwiazdy, zadając sobie pytanie o nasze miejsce w rozległej przestrzeni wszechświata. Ale co, jeśli nasza historia była spleciona z istotami, które nie pochodzą z tej Ziemi? Teoria starożytnych astronautów sugeruje właśnie to. Zwolennicy tej teorii wierzą, że istoty pozaziemskie odwiedzały naszą planetę w minionych epokach, wpływając na naszą kulturę, technologię, a nawet na naszą ewolucyjną trajektorię. Artefakty z całego świata potwierdzają takie teorie. Weźmy na przykład linię Nazca w Peru. Ogromne geoglify wyryte w pustyni są tak rozległe, że można je dostrzec tylko z dużej wysokości. Dlaczego starożytne kultury tworzyły takie rozległe wzory, widoczne tylko z nieba? Chyba że chciały przekazać jakieś przesłanie lub naśladować coś, co widziały na niebie. Podobnie hieroglify egipskie wydają się przedstawiać postacie przypominające nowoczesne opisy istot pozaziemskich oraz zaawansowaną technologię latającą. Czy to tylko przypadek, czy może istniał jakiś pozaziemski wpływ?
W eposie Mahabharata z Indii również znajdują się barwne opisy latających rydwanów zwanych Vimanami oraz katastrofalnych broni o ogromnej mocy, przypominających wybuchy jądrowe. Czy te opowieści o zaawansowanej technologii mogą pochodzić od odwiedzających z odległych gwiazd? Ponadto plemię Don w Mali od dawna mówi o Namos, istotach wodnych, które mają pochodzić z systemu gwiezdnego Syriusza. Co ciekawe, Doanowie posiadają wiedzę o systemie Syriusza, która powinna przekraczać ich zdolności obserwacyjne, szczegół, który przypisują naukom przekazywanym przez Namos. W erze cyfrowej media społecznościowe stały się centrum rozprzestrzeniania informacji, umożliwiając ponowne pojawienie się i ożywienie starożytnych tajemnic w świadomości publicznej. Tak właśnie było z niezwykłą fotografią UFO, wykonaną przez Sergio Loaize nad jeziorem Kote w Kostaryce we wrześniu 1971 roku. Przez dekady ta fotografia, która sugerowała potencjalne istnienie życia pozaziemskiego, pozostawała w dużej mierze nieznana. Jej znaczenie przetrwało jedynie w pamięci nielicznych. Niedawna interwencja Estebana Carranzy zmieniła to wszystko. Uzbrojony w wysokiej jakości skan tej półwiecznej fotografii, Carranza zamieścił ją na Twitterze, jednej z najpotężniejszych platform do globalnych dyskusji. Wyrazistość obrazu w połączeniu z otaczającą go tajemnicą musiała wzbudzić ciekawość i tak się stało. Gdy obraz krążył w internecie, retweetowany tysiące razy, dyskusje online rozkwitały. Amatorzy i profesjonalni ufologowie analizowali każdy piksel i debatowali nad implikacjami zdjęcia. Fora, blogi, a nawet media głównego nurtu podchwyciły temat, co jeszcze bardziej napędzało spiralę spekulacji i podziwu. Dlaczego jednak właśnie ten obraz zdobył tak szeroką uwagę po tylu latach? Odpowiedź leży w natychmiastowości i globalnym zasięgu platformy. Na Twitterze informacje płyną swobodnie i szybko, przekraczając granice i docierając do zróżnicowanych grup demograficznych. Obraz stał się czymś więcej niż tylko fotografią, przekształcił się w symbol nierozwiązanych tajemnic, pytań, które wciąż zadziwiają ludzkość. Odwołał się do naszej wrodzonej ciekawości dotyczącej wszechświata i naszego miejsca w nim. W istocie to ożywienie podkreśla transformującą moc współczesnych platform. Media społecznościowe to nie tylko dzielenie się codziennymi momentami życia czy popularnymi memami. Mogą również służyć jako kanał do ożywienia dyskusji na temat najgłębszych tajemnic świata, zmuszając nas do ponownego spojrzenia w górę i zastanowienia się. W annałach badań nad UFO i pozaziemskimi cywilizacjami niewiele wydarzeń przyciągnęło uwagę globalną tak intensywnie jak sygnał WOW. W 1977 roku teleskop radiowy Big Ear na Uniwersytecie Stanowym Ohio wychwycił potężny sygnał radiowy z przestrzeni kosmicznej. Sygnał ten, pochodzący z konstelacji Strzelca, trwał pełne 72 sekundy, a jego niespodziewana moc była tak niezwykła, że astronom na dyżurze, dr Jerry R. Eman, zapisał obok wydruku słowo WOW, nadając wydarzeniu jego ikoniczną nazwę. Wyjątkowość tego sygnału polegała na tym, że nosił wszystkie oczekiwane cechy pochodzenia pozaziemskiego i niepochodzącego z Układu Słonecznego, a mimo to sygnał nigdy już nie został wykryty, co doprowadziło do dziesięcioleci spekulacji. Czy było to przechwycone, przesyłane przez obcych? Czy po prostu anomalia o kosmicznych proporcjach? Przenieśmy się do roku 2022, prawie pół wieku później. Teleskop Giant Sky Eye w Chinach, największy radioteleskop o otwartej aperturze na świecie, wykrył serię niezwykłych sygnałów, które wznowiły dyskusję na temat komunikacji pozaziemskiej. Choć precyzyjna natura tych sygnałów pozostaje przedmiotem trwających badań, ich nieregularne zachowanie, niezgodne z znanymi zjawiskami naturalnymi, rozbudziło ciekawość i spekulacje. Czy mogłyby to być celowe transmisje z odległej cywilizacji? Czy też po prostu skomplikowane kosmiczne wydarzenia, których jeszcze nie rozumiemy? Zbieżność tych zaawansowanych teleskopów, wychwytujących niewytłumaczalne sygnały z kosmosu, dodaje wagi idei, że być może nie jesteśmy sami. W dziedzinie badań nad UFO głosy ekspertów mają ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy stosują krytyczne podejście do analizy dowodów.
Mark D'Antonio, znany astronom i projektant efektów wideo, doskonale zna zawiłości związane z obserwacjami UFO. Po przeanalizowaniu fotografii wykonanej przez Sergio Luisa nad jeziorem, D'Antonio podszedł do niej z dużą dawką sceptycyzmu. Szczególnie zaintrygowały go rozbieżności w oświetleniu na zdjęciu. Dla niego sposób, w jaki światło oddziaływało z domniemanym UFO, budził pewne pytania. Czy cienie i oświetlenie były zgodne z innymi obiektami na fotografii? D'Antonio przedstawił także dość niekonwencjonalną teorię. Biorąc pod uwagę ograniczenia technologiczne tamtej epoki, czy dziwaczny wygląd UFO mógł być wynikiem uszkodzenia obudowy aparatu, a nie rzeczywistego, niezidentyfikowanego obiektu na niebie? Takie propozycje podkreślają, jak ważne jest rozważenie wszystkich możliwości, zanim wyciągnie się ostateczne wnioski. Z drugiej strony analiza Andrew McCarthy'ego dostarczyła świeżej perspektywy. Jako astrofotograf, McCarthy doskonale rozumie niuanse i techniczne aspekty uchwycenia zjawisk niebieskich. To, co go szczególnie uderzyło, to niezwykła wyjątkowość tego obrazu, biorąc pod uwagę czas, w którym został wykonany. Analizując szczegóły, był w stanie oszacować wielkość obiektu, dochodząc do wniosku, że miał on przynajmniej 48 metrów. Zważywszy na technologię i samoloty z tamtego okresu, możliwość, że był to konwencjonalny samolot lub dron, została przez McCarthy'ego szybko odrzucona. Jego spostrzeżenia podkreślają, że choć sceptycyzm jest niezbędny w tego typu badaniach, są sytuacje, w których pewne dowody wymykają się tradycyjnym wyjaśnieniom. Te różnorodne analizy wzmacniają jedną prawdę. Zjawisko UFO, zwłaszcza takie, które ma tak przekonujące dowody, jest wieloaspektową zagadką. Nawet gdy niektóre elementy układanki pasują idealnie, inne wciąż wyzywają nasze zrozumienie, utrzymując tajemnicę przy życiu i podsycając ciekawość. Tutaj, w okolicach, dziesiątki owiec dziwnie chodziły w idealnym kole przez 12 dni z rzędu. W ostatnich latach na obszarach wiejskich na całym świecie pojawił się zagadkowy fenomen – tajemnicze kręgi w owczej wełnie. Rolnicy i mieszkańcy budzili się, by znaleźć swoje stada owiec zgromadzone w dziwacznie idealnych kręgach, bez widocznego powodu dla tej osobliwej formacji. Chociaż różne zwierzęta, w tym owce, często gromadzą się dla ciepła lub ochrony, precyzja tych zgromadzeń budziła wątpliwości. Początkowo wiele osób odrzucało te wydarzenia jako zwykłe przypadki lub dziwactwa zachowań zwierząt. Jednak w miarę jak coraz więcej takich precyzyjnych formacji było zgłaszanych w różnych częściach świata, zainteresowanie rosło. Wkrótce zaczęły krążyć plotki, że te kręgi to nie tylko przypadkowe zjawiska, ale być może celowe wzory stworzone przez jakąś niewidzialną rękę. Jak to często bywa z niewytłumaczonymi zjawiskami, luki w naszym zrozumieniu szybko stały się podatnym gruntem dla spekulacji. Jedną z najbardziej elektryzujących teorii było przypuszczenie, że za kręgami w owczej wełnie mogą stać istoty pozaziemskie. Logika tych teorii rysowała analogię do bardziej znanej tajemnicy kręgów w zbożu. Wiele osób wierzy, że kręgi w zbożu to skomplikowane wzory zostawione przez obcych jako wiadomości lub znaki. Czy te kręgi w owczej wełnie mogą reprezentować podobną formę komunikacji nieludzkiej? Ponadto te formacje zaczęły pojawiać się częściej w tym samym czasie, gdy obserwacje UFO rosły. Niektórzy świadkowie relacjonowali nawet widok dziwnych świateł na niebie w noc przed odkryciem tych kręgów. Choć dokładna natura i cel tych kręgów pozostaje tajemnicą, ich przerażająca perfekcja i czas ich pojawienia się w kontekście wydarzeń UFO dają nawet najbardziej sceptycznym obserwatorom powód do zatrzymania się. Jeśli te kręgi są rzeczywiście dziełem istot pozaziemskich, jaką wiadomość lub intencje przekazują? Czy jest to łagodny znak ich obecności? Czy bardziej niepokojące wskazanie ich zainteresowania naszą planetą? Cokolwiek jest prawdą, te enigmatyczne formacje owiec są kolejnym dowodem na mnogość tajemnic, jakie nasz wszechświat skrywa, zachęcając nas do spojrzenia poza to, co wydaje się nam znane. W 1967 roku Manitoba w Kanadzie została wstrząśnięta incydentem w Falcon Lake. Amatorski geolog Stefan Mikac zgłosił widok dwóch opadających obiektów podczas poszukiwań. Jeden z pojazdów rzekomo wylądował, uwalniając szmery głosów. Mikac zbliżył się, dotykając metalicznej powierzchni, co spowodowało poparzenie rękawicy.
Gdy pojazd odleciał, pozostawił na jego torsie wzory poparzeń. Przerażający fizyczny dowód, który wciąż nie został wyjaśniony, mimo dokładnych śledztw prowadzonych przez władze. Tymczasem w 1994 roku ciche miasteczko Rua w Zimbabwe znalazło się w centrum uwagi podczas incydentu w szkole Aerial. 62 uczniów twierdziło, że podczas przerwy byli świadkami UFO i jego załogi. Ich opisy były niepokojąco spójne. Istoty z dużymi oczami i ciasno dopasowanymi kombinezonami. Wywiady przeprowadzone osobno przyniosły identyczne relacje od każdego dziecka. Oba incydenty, jeden naznaczony fizycznymi bliznami, a drugi wspólnymi wspomnieniami, sprawiają, że zaczynamy z nowym niepokojem patrzeć w niebo. Podczas gdy nasza podróż w świat przerażających odkryć UFO dobiega końca, jedno niepokojące pytanie pozostaje: czy naprawdę jesteśmy sami? Biorąc pod uwagę dostępne dowody, odpowiedź może być bardziej złożona niż kiedykolwiek się spodziewaliśmy. Na rozległym pustkowiu pustyni Atacama w Chile, gdzie nieprzyjazne słońce rzuca wydłużone cienie na piasek i kamienie, dokonano niezwykłego odkrycia. Ten jałowy krajobraz, przypominający scenerię z Marsa, stał się miejscem odkrycia, które wstrząsnęło zarówno społecznościami naukowymi, jak i entuzjastami UFO. Szkielet z Atacamy, mający zaledwie 60 cm długości, z czaszką o zwężającym się kształcie i szczelinami zamiast oczodołów, wydawał się pozaziemski, wzbudzając szerokie spekulacje. Fora internetowe były pełne twierdzeń, że jest to niepodważalny dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Myśl o znalezieniu istoty nie z tej ziemi, której międzygwiezdna podróż zakończyła się tragicznie na tej pustyni, była kuszącą ideą. Czy to może być dowód, na który czekali wierzący? Jednak nauka zalecała ostrożność. Droga do zrozumienia jest często labiryntem, a odpowiedzi nie są łatwe do zdobycia. Badacze, analizując szczątki, podjęli szczegółową podróż badań i testów. Sekwencjonowanie DNA ujawniło, że osobnik był człowiekiem, choć z istotnymi mutacjami genetycznymi. Wiele osób argumentowało, że te mutacje były odpowiedzialne za jego mały wzrost i niezwykłe cechy fizyczne. Jednak to wyjaśnienie nie wystarczyło, aby ostudzić zapał tych, którzy wierzyli w coś innego. Wskazywali na ekstremalny charakter mutacji, który nie miał precedensu, i zadawali pytanie, czy nasze definicje człowieka i obcego mogą być bardziej zatarte, niż wcześniej sądziliśmy. Szkielet z Atacamy pozostaje przedmiotem intensywnej debaty. Choć bardziej skłaniamy się ku wyjaśnieniu ziemskiemu, pytania nadal pozostają. Jego istnienie same w sobie rzuca wyzwanie naszym postrzeganiom, zachęcając nas do spojrzenia poza znane horyzonty.